Czy na Hiszpankę dzisiaj? Tak. Czy możemy zapytać, czego się Państwo spodziewacie po tym filmie? Miłego wieczoru. No powiem Państwu, że nie wiem, czego mam się spodziewać. Reklama, która była pokazywana w telewizji i także w kinie, spowodowała ciekawość i jestem ciekawa też tych nowych elementów, których mogę dowiedzieć się o naszym mieście Poznaniu. Także jestem ciekawa, podekscytowana, a co będzie, to zobaczymy po premierze. Duże nadzieje? Przyznam, że tak, bo film wygląda na zrobiony, że jest bardzo nowoczesny, taki w stylu hollywoodzkim, a jest polski. A także w związku z tym, że uczę historii medycyny, to mnie interesują te konteksty z powstania wielkopolskiego, więc zobaczymy, czego będzie się można spodziewać. Gdzieś natomiast oczekiwania mam duże, związane z powstaniem wielkopolskim przede wszystkim. Z głównym powodem, dla którego pan się przyszedł? No raczej tak. A co będzie, jeżeli ten wątek nie będzie dość szeroko omówiony? No będę zawiedziony wyraźnie, bowiem no, powstanie jest dla mnie bardzo ważne, również ze względów rodzinnych. No i myślę w każdym razie, że będzie tutaj ten wątek. Nie wiemy, czego się spodziewać, szczerze mówiąc. Oglądaliśmy tylko zwiastuny, nie czytaliśmy jeszcze opinii, bo chyba ich tak za wiele nie ma. Ale no, mam nadzieję, że będzie fajnie. A po zwiastunie, jak sądzi Pani, jaki to będzie film? Bardzo mi się podoba po zwiastunie, szczerze powiem, bo połączenie historii i takich science fiction, fantasy bardzo mi odpowiada. A wątek romantyczny? No tym bardziej, jak najbardziej. Spodziewam się, mam duże nadzieje, powiem szczerze. Dobrego filmu. Tak, ale... takiego z akcją ciekawą. Nie słyszałem żadnych opinii, także no, sami jesteśmy ciekawi z żoną. No chciałabym, żeby trochę z historii było. Też nie tylko tak widowiskowo. No i na to liczę. Mam nadzieję, że będziemy zadowoleni. Dobre zabawy. Właśnie nie powstanie wielkopolskiego, nie historii. Widziałem na zwiastunie, że są bardzo ładne zdjęcia. Mam nadzieję, że będzie ciekawy. Niczego dobrego po tym, co mówili znajomi. Ale z nadzieją. Panowie na Hiszpankę dzisiaj? Tak. Czego się panowie spodziewacie po tym filmie? Mieszkam w Poznaniu od 5 lat. Wiem, że zdjęcia były tutaj kręcone i robione w tym mieście. Więc jestem zaciekawiony, jak to wszystko wyjdzie. Dodatkowo tematyka historyczna, powstańcza. Dziadek był powstańcem, także myślę, że warto jednak zobaczyć. Ostatnio byliśmy na takim filmie na Miasto 44 i byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni, więc mam nadzieję, że tutaj także polskie kino pokaże, że coś potrafi. Czego się spodziewam? No, takich historycznych wrażeń, tak myślę. Tym bardziej, że film kojarzy mi się z nieżyjącym dziadkiem, który był uczestnikiem I wojny światowej i chorował też na Hiszpankę, na tę grypę. Także jak gdyby rodzinne wspomnienia. Powiem panu, bardzo mnie ciekawi ten film, jaki będzie. Jakie będą zagrane role, a przede wszystkim fabuła tego filmu. Dzień dobry pani. Jakie wrażenie po filmie? No średnio. Nie podobało się? Średnio. Bardzo fajny film. Podobał się? Bardzo. Będziesz polecać go? Będę. Bez komentarza może. Nie ma jakiejś fascynacji filmu, może tak. Super, dobra. Wart polecenia? Wart polecenia. Jakie wrażenie po filmie? Interesujący, wciągający, świetny Jan Peszek. Warto było poświęcić ten wieczór? Na taki film oczywiście tak. Trzeba zobaczyć. A jak się pani podobało? Zaskakujące, ale podobało mi się. Bardzo. Co najbardziej zaskakujące było? Oj, co ze spirytystycznej przejścia pomiędzy realem a rzeczywiście wątkiem głównym historycznym. No i to był dobry pomysł, czy nie, te wątki? Poznań. Wątki były ciężkie, trzeba było się nad nimi zastanowić, ale historyczny Poznań, katedra klasycystyczna, zupełnie inna niż dzisiaj, także to było warto zobaczyć. Poznań z lotu ptaka, bardzo ciekawe. Czyli ogólnie film się obronił? Oczywiście. Uraż. Troszkę niewykorzystana szansa, wydaje mi się. Czyli raczej porażka? Nie, tak bym nie powiedział. Ambitna próba? Aczkolwiek wydaje mi się, że z tej historii można było wyciągnąć, wycisnąć więcej. Będzie pan polecał ten film, czy raczej nie? Myślę, że tak, do samej historii rzeczywiście. Fajna próba pokazania troszeczkę innego spojrzenia na historię. Nietypowa dla polskiego kina. I to mi się podobało. Rzeczywistość taka była, powstania, i tak odebrałem to. Ale taka aż mistyczna? No nie wiem, czy mistyczna, no więc realnie tak to było dobranie tego filmu. Powiem szczerze, że mi się bardzo podobał film. Naprawdę różne emocje i radość i właśnie zaduma chwilami też i tragizm. Naprawdę moim zdaniem bardzo dobry film.
pod wrażeniem, że Polacy w ogóle zrobili taki film, naprawdę, mi się bardzo podobał. Bardzo kiepskie do tego. Nie podobał się panu? No nie za bardzo. Oryginalny bardzo, miałam wrażenie, że pracowało nad nim kilka niezależnych osób. Podobało się, specyficzny bardzo film, ale podobało się na pewno. Poleciłabym na pewno, żeby zobaczyć i wyrobić własną opinię. Bo sama mam bardzo mieszane uczucia. Bo trzeba się jakby z tym przespać, troszeczkę trzeba sobie przemyśleć, bo na razie tak... Czyli zaskoczył pan. Oczywiście zaskoczył, to dosyć istotny, jakby istotnie zaskoczył. O. Co najbardziej panią zaskoczyło? Sama fabuła. Znaczy większość znajomych, kiedy opowiadało się o tej najbliższej premierze, raczej spodziewali się czegoś, co będzie bardziej jakby historyczne, co będzie ukazywało tamte czasy. No a tutaj totalnie zupełnie jakby odbiega. Znaczy fajnie pokazana jest fabuła, jest fajnie pokazane powstanie, jest dużo Poznania, można sobie fajnie porównać z tamtych czasów Poznań. Ja również mam mieszane uczucia i bardzo trudno mi w tej chwili wyrobić sobie opinię o nim. Nie tego się pan spodziewał? Nie tego się spodziewałem, na pewno nie. Spodziewałem się jednak bardziej filmu, który opowiadałby trochę o tej naszej polskości, o powstaniu wielkopolskim, a tutaj nie do końca wiem, o czym był ten film.